Przed wyborami samorządowymi politycy prawa i sprawiedliwości zapowiadali poważne inwestycje w drogową infrastrukturę powiatów i gmin. Jest nowy projekt, program budowy dróg lokalnych, gminnych i powiatowych z dużą, dodatkową, nową kwotą środków budżetowych to będzie ponad 6 miliardów złotych. I do tej drugiej edycji, bo pierwsza została już uruchomiona w ubiegłym roku, przystąpimy niebawem. Dosłownie to jest kwestia dni, może godzin, bo intensywne prace już trwają nad tym, w jaki sposób te wnioski rozpatrywać, jak je kwalifikować. Przepisy są prawne ustalone, jest ustawa, są reguły te ogólne, główne, ale teraz jeszcze trzeba. Takie realizacyjne szczegóły dopracować. Jak poinformował telewizję suwałki Jarosław Zieliński, to zadanie spoczywa na tym etapie w rękach wojewodów. Gminy, powiaty będą zgłaszały, już niebawem to zostanie ogłoszone, swoje zapotrzebowania według przyjętych norm i kryteriów do wojewodów, a wojewodowie będą rozpatrywać te wnioski, przekazywać dalej do rządu, który będzie przyznawał. Minister Infrastruktury dokładnie środki finansowe na realizację tego programu. Jak wskazuje Jarosław Zieliński, tak dużego wsparcia na budowę dróg samorządowych dotąd nie było. Kolejna dobra wiadomość jest taka, że z rządowego programu będzie można otrzymać nawet do 80% wartości inwestycji. Do tej pory było to zazwyczaj zaledwie 50%. Ale tam, gdzie jest dobra wiadomość, musi być i gorsza. Nie wszystkie wnioski otrzymają dofinansowanie nawet te zakwalifikowane w takiej proporcji to oczywiście będzie uzależnione od różnych czynników między innymi od kondycji finansowej gminy. Ale taka możliwość będzie istniała, żeby uzyskać nawet w szczególnych przypadkach do 80% kosztów inwestycji. Liczę na to, że drogi z powiatu suwalskiego, z powiatów sąsiednich, z gmin, które na tym terenie funkcjonują. Początkiem jednak jest złożenie wniosku, w którym trzeba będzie zadeklarować udział własny. Drogi to obiekt pożądania zarówno powiatu suwalskiego, jak i wielu okolicznych gmin i ich mieszkańców. Samo chcemy to jednak zbyt mało. Wnioskodawca musi mieć projekt, musi mieć zgłosić gotowość, wypełnić wniosek i z, zgłosić udział własnych środków w przedsięwzięciu inwestycyjnym. Jarosław Zieliński podkreśla, że nawet z perspektywy Warszawy doskonale widać powybijane, podmywane przez deszcze, dziurawe, a nierzadko jeszcze przecież szutrowe drogi, które wymagają pilnej interwencji. Nie tylko w celu podniesienia komfortu podróżujących, ale przede wszystkim z przyczyn ich bezpieczeństwa. Dlatego z programem budowy dróg powiatowych i gminnych wiąże duże nadzieje. On będzie programem, oczywiście, na lata, to nie jest program jednoroczny, i wszyscy wiemy, że jednym z większych problemów Polski, zwłaszcza polski lokalnej, jest właśnie brak dróg, bo drogi ekspresowe, drogi autostrady, drogi wojewódzkie. Są w coraz lepszym stanie. Buduje się te drogi, jest tu wyraźny postęp. Wystarczy popatrzeć choćby też na nasze województwo. Już do Białego Stoku z Warszawy jeździmy drogą ekspresową, czego nie było przez lata. Marzyliśmy o tym, czekaliśmy na to, to już jest. Buduje się droga druga ekspresowa S-61, ona właśnie dotrze też do suwałk. Za chwilę oddamy do użytku obwodnicę suwałk. 38% Polaków mieszka na wsi i na obszarach wiejskich, więc to jest niewiele mniej niż połowa. I oni nie mogą być pokrzywdzeni wobec mieszkańców dużych miast, między którymi są coraz lepsze połączenia. Dlatego ten projekt, duży projekt z ogromnym zaangażowaniem środków finansowych budżetu państwa, budowy dróg lokalnych, powiatowych i gminnych, bo takich dróg to dotyczy, to jest też bardzo istotny element realizacji programu Rządu Prawa i Sprawiedliwości, programu rozwoju zrównoważonego.